czy udało się już zapomnieć o tym meczu z Lechią Gdańsk? I jeszcze może dodam takie pytanie, jak wy zareagowaliście sami w szatni? Czy było nerwowo, czy bardziej było tak merytorycznie i spokojnie po meczu, nie wiem, przed czwartkowym treningiem chociażby? Czy trochę nerwów się jednak pojawiło? Przede wszystkim wściekli byliśmy na to, że sobie zepsuliśmy ten mecz, ale wiemy, o co gramy, wiemy, ile mamy do wygrania i to zrobimy w niedzielę. I przede wszystkim teraz koncentracja na niedzielne spotkanie z Pogonią, to się liczy, a na wyciąganie wniosków z poprzednich spotkań, tych wyjazdowych przyjdzie czas po sezonie, bo teraz jest decydujący mecz w niedzielę. W Legii mówi się, że zawsze presja jest bardzo duża, ale kiedy losy mistrzowskiego tytułu rozstrzygają się w ostatniej kolejce, to ta presja chyba jest, już chyba nie da się większej odczuwać. Czy czujecie w ogóle taką presję? Czy presja jest w każdym spotkaniu i myślę, że każdy, kto przychodzi do Legii z zawodników, musi mieć świadomość, że ta presja jest w każdym meczu i wiadomo, co gramy i tyle. My jesteśmy po prostu wściekli, tak jak powiedziałem wcześniej, na siebie i chcemy jak najszybciej zagrać ten mecz, żeby go po prostu wygrać. To chyba dobrze, że w tym sezonie jednak wszystko zależy od Was. W tym ostatnim meczu nie musicie patrzeć na inne wyniki, tylko wystarczy wygrać. Tak, mamy tego świadomość i wiemy, że to spotkanie musimy wygrać i tyle, i wygramy. A patrzycie na to, że Piast gra z Zagłębiem, wy z Pogonią, to jest jakaś różnica? Nie koncentrujemy się. Koncentrujemy się po prostu tylko na sobie. My jesteśmy najważniejsi i mamy wykonać zadanie. Jest gdzieś w tyle głowy, tak, są gdzieś myśli o fecie po mistrzostwie? Nie, może nie. My koncentrujemy się przede wszystkim na spotkaniu, żeby je wygrać. I tyle. I to jest dla nas najważniejsze. Czy to prawda, że chcieliście po prostu świętować mistrzostwo w Warszawie, a nie na wyjeździe? Bo pojawiają się takie głosy wśród kibiców, wśród komentatorów. Wie pan co, my przede wszystkim koncentrujemy się na każdym kolejnym spotkaniu. Nie zawsze udaje się wygrać. Chcieliśmy w Gdańsku, nie udało się. Zrobimy to u siebie. To się dla nas liczy. Jesteśmy blisko. Musimy postawić tą kropkę nad i postawimy. Dziękujemy i teraz trener Czuczek. Dziękujemy.